Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Niestety początek nagrania jest robiony z rąsi. Mamy niedzielę, 1 marca, a więc dzisiaj jadę na egzotykę do Wrocławia po kolejne zakupy. No i oczywiście będzie też drobna relacja dla Was, także zapraszam do odcinka. No i słuchajcie, jest fajnie, jestem już we Wrocławiu, dookoła ruch, chociaż jest niedziela. Nie wiem dlaczego, ale właśnie z tego miejsca zawsze zaczynam nagrania, jak przyjadę na Egzotika Wrocław. A więc w drogę lecimy na wystawę. Co tam się dzieje? Zaraz zobaczymy. Ej, bez kitu, ale tam jest ludzi. Tak jest. Myślę o tym, żeby mi zawrócić. Ile tu ludzi? Co tu się dzieje? Tutaj nie oglądaliśmy. Dla pana ta piątka, tak? Ja zaraz dam kwestię. To będzie 35. Dziękuję bardzo. To jest to takie woda w szaluzji, nie? Przepraszam. To dobra, na te gamy, nie? Żeby... To jest pokój celny? Tak. Suche będzie, czy nie? Czy mogę moczyć to? Trzeba. A może pan podobać? Bo mi chodzi do tej gamy do laty, wiesz? Do pogórycia. Te zielone, które tak dostają, limitaty, bo one rosną duże, tam może być 30 na 30. Cześć Mariusz. Masz Caribe Nelaeta może? Już nie. Już nie masz? Niestety. W sensie terytorialne. Jakbyś chciał gotówkę, to można żeby taką na wszystko jest. Chyba A czy A S. Tyle lat człowiek w tym siedzi. No chodź tak.
Patryk dzisiaj w Poznaniu? Tak, w Poznaniu jest. Wspomina. No tu Grzesa przyłożyli, bo był. Nie, ale tak patrzałem po tych, po Mystery Boxach was poznałem. Ja to no, cały czas... Właśnie tam na mnie wydało się obydwie do siebie, bo myślałem, że to się nie zmieścimy, no i w sumie byłoby ciasno z reklamą, bo to właśnie ozdoby i ciasno, nie? Nie no, stoisko Prima Sort macie jak zawsze. Dobra, to ja słuchaj, pochodzę sobie, popatrzę no, co jest i wrócę za te, te 15 ona minut 20. Odruchowa. Tobie widzieliśmy. Przyjechałem po tego pająka. Powiedziałbyś, że po stronie nie jesteś, żebyśmy wiedzieli. Przepraszam. Ale wielki. Chyba ma robić.
używa. Dobra, chłopaki, to ja idę po mojego pająka, nie? Tak, Celadonia. Celadonia, owszem. Twoja Celadonia. Tu jest sianko dla ciebie. Dzięki bardzo. Jak widzicie, na Exotica Wrocław było bardzo fajnie. Wróciłem stamtąd ogólnie z kilkoma pająkami. Dzisiaj ogólnie celem moich zakupów był odbiór jednego z pająków, które zamówiłem sobie ze Spider's Forge. Jest tutaj. Możecie mi nie wierzyć, ale na tą chwilę to jest najdroższy ptasznik, jakiego w życiu w ogóle, odkąd hoduję tutaj te zwierzęta, kupiłem. Co to jest takiego, że tak powiem, to jest taka wisienka na torcie mojej hodowli. No ale oprócz pająka, którego zamówiłem sobie od Spider's Forge i który był jednym z moich marzeń terrarystycznych w zasadzie, no to jeszcze postanowiłem sobie, tu sobie może na bok odłożę, jeszcze postanowiłem sobie zrobić, skoro miałem ku temu okazję, jeden zakup. Mam tutaj Mystery Box od Best Breedera. Dodam, że jest to mój pierwszy zakup w tej firmie, a więc nie wiem, czego się spodziewać. Jest to tak zwany Mix Box, w którym również trafiają się bardzo ciekawe gatunki. Co tutaj będzie? Nie wiem jak wy, ja nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, a więc
Przekonajmy się. Dobra, póki co nagrywam to wideo takimi trochę prowizorycznymi środkami. Radzę sobie jak mogę, dlatego że ostatnio jak ktoś oglądał odcinek, wiecie, że połamałem uchwyt od statywu. A więc no bardzo niefajnie, czekam na nowy do jutra, a więc dzisiaj muszę niestety poradzić sobie tak. Mamy tutaj Mystery Boxa od Best Breedera. Zobaczmy, co się w nim tutaj kryje. Wizytóweczka. Też fajnie, bo miałem sobie zabrać, ale jakoś mi umknęło. No i mam tutaj 2, 4, na pewno 5 ptaszników. Co tutaj mamy takiego? Oj, dwie listy. A to oznacza chyba, że są tu jakieś papiery. Świadectwo urodzenia w niewoli. O, proszę. Coś, co już mam. Tak, to jest ogólnie potwierdzenie, że pająk urodził się w niewoli. Kolejne świadectwo urodzenia. O, proszę, tu jest coś, co miałem, ale już nie mam, ale też bardzo fajnie. Dobra, tak więc zobaczymy, co się tutaj w zasadzie kryje, tak naprawdę. Dwa pająki, które tutaj są, znam. O, proszę. I mamy tak. Pterinohilus murinus usambara. Tylko nie jest napisane stadium, ale w każdym razie murinusek. Drugi jest Cryopagopus sphatihati. Też fajny pająk, który niedawno pojechał do mojego patrona. Także no widzicie. Wysłałem, a tu już jest kolejny. O, fajnie, Poeciloteria ornata, także jest super, będę mieć już dwie, tylko że jedną mam już taką podrośniętą. Tutaj mamy Brachypelmę albo Pilosum, do której był dołączony oczywiście odpowiedni kwit, tak jak być powinno. I ostatnią mamy tutaj Brachypelmę Emilia. Także z tej giełdy, a w zasadzie z tego Mystery Boxa od Best Breedera mam 5 pająków. No i swoją wisienkę na torcie mojej hodowli. Co to jest takiego? Sorry, ale tak od razu wam tego nie zdradzę, dlatego że ten pająk po prostu od dzisiaj jest moim oczkiem w głowie. Jeśli on mi padnie, to ja po prostu idę i ja idę się powiesić, nie? I bez żartów. Co tutaj żyje? Pokażę wam tylko kawałeczek, dlatego że naprawdę jest to dla mnie wyjątkowy pająk i chcę po prostu poczekać z odcinkiem, w którym on będzie, na specjalną okazję. Uchylę wam rąbka tajemnicy. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, co to jest za pająk. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Ale zdecydowanie wisienka na torcie mojej hodowli. Także widzicie sami, bardzo fajnie, hodowla znowu się powiększyła. Przywiozłem sobie z Wrocławia 6 pająków nowych. Co prawda, no nie powiem, że było jakoś mega tanio, ale po prostu jeden z tych pająków, które przywiozłem, był moim marzeniem od dawna, a wiadomo, że na marzeniach się nie oszczędza. A więc postanowiłem, przywiozłem, bardzo fajnie, ale jeszcze jedna rzecz bardzo miło mnie zaskoczyła. A dlaczego? Dlatego, że kiedy już tak naprawdę wychodziłem z egzotiki, zatrzymałem się na moment, żeby spakować sobie wszystkie zakupy w plecak. Nagle podbiegła do mnie bardzo sympatyczna dziewczyna z pytaniem, czy mógłbym zawrócić, żeby tam z kolegą ze stoiska zrobić sobie fotografię, co bardzo mnie zdziwiło, ucieszyło. Oczywiście bardzo pozytywnie też podszedłem do tego, od razu zawróciłem. No i tutaj jeszcze właśnie przywiozłem sobie bardzo fajne pamiątkowe zdjęcie. Tutaj całą ekipę ze zdjęcia pozdrawiam. Oczywiście będzie też dodane to foto na koniec filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapka w górę, subskrybujcie ten kanał. No i co mogę powiedzieć więcej? Zapraszam też na swoje social media, czyli Facebooki, Instagramy, grupę Ptaszniki Dino Spiders na Facebooku. Też serdecznie polecam, zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo w nim będzie aranżacja nowych domków dla tych maluchów. No i to tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć!